Się tutaj kungu, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, już dokładnie wam powiem, zaraz już dwunastym odcinku z Minecrafta. Witam Was bardzo serdecznie, jak tam nasz domek? Zobaczmy, jak tam nasz domek. Całkiem chyba sprawnie mi się wydaje. Okej, okay, no to co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Możemy sobie wydobyć trochę drewna, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia co ja mam teraz zrobić. Mamy w sumie zadanie. Ja sobie tutaj za zapauzuję troszeczkę sobie popatrzę na zadania, bo tutaj na przykład możemy sobie. Ymm... Tutaj mamy goals. Make all types of color wool, czyli muszę zrobić kolorową wełnę, wszystkie typy. Muszę odkryć sekret, muszę zrobić tę farmę zboża. Watermelon and pumpkin farm to już właściwie zrobiłem. Make an automatic sugarcane farm. Ok, to zrobimy coś takiego, czyli musimy zrobić automatyczną farmę, hmm, automatyczną farmę trzciny cukrowej. To tak zrobimy, tak zrobimy automatyczną farmę trzciny cukrowej. Myślę, że będę w stanie się tego podjąć w tym momencie już. Pistona chyba mam, z tego co pamiętam, bo coś tam, coś tam chyba miałem. Dokładnie pistona mam, więc automatyczna y, farma sugar cane y, wydaje mi się, że ten pytanie jak ona duża ma być, bo znaczy też jest pytanie, czy ona ale ona chyba może rosnąć, tak jak kaktusy, bo kaktusów problem to, to nie jest problem zrobić automatyczną. Yy, z Sugar Cane już jest trochę problem. Ale wiecie co, ja Wam powiem, że ja ją zrobię gdzieś pod ziemią. Ja myślę, że ja ją zrobię. Tak, tak, nie wiem. Także tutaj sobie będę szedł. Nie wiem, tutaj i się gdzieś będzie wchodziło. Nie, myślę, że jednak pod moim domkiem. Ale to będzie ciekawe, to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Tak mi się wydaje, że to będzie ciekawe. Ym, bo tutaj trzeba będzie zrobić gdzieś. Gdzieś wejście do niej, nie? I myślę, że zrobię je gdzieś tak Gdzieś tak tutaj Pytanie, czy mam zrobić Nie wiem, myślę, że Jeśli bym zrobił tu Nie, myślę, że to nie jest dobry pomysł, żebym ją robił tutaj hmm. Jakbym ją zrobił gdzieś Nie, w sumie jakbym ją zrobił tutaj Tutaj by się zaczęło, zaczęło już iść w dół Tutaj już by było bardzo, bardzo w dół A tam to już w ogóle bardzo, bardzo, bardzo w dół Czyli wyglądałoby to w ten sposób. Ciach, 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 ciach. I tutaj byłoby już jeszcze bardziej, jeszcze bardziej w dół, czyli wyglądałoby to w ten sposób. Myślę, że dałoby radę, żeby to tak, żeby to tak wyglądało. I robimy tak, tak. Aha, tutaj trosze, troszeczkę kobla na to pójdzie, co prawda, ale będzie chyba, wydaje mi się, że będzie warto żeby żeby to tak poszło. Czy można by zrobić, nie wiem tak. Tak oj, ojoj dobra. Wy, wypłynąłem, żeby sobie to wy, wybić. No nie wiem w sumie, czy to jest warte czegoś takiego. znaczy tutaj byłoby kupa naprawdę kupę roboty, tyle, tyle, tyle dobrego, że prawda jest taka że... że no to się nazywa. że to mi nie będzie specjalnie kurna. znaczy będzie nie kosztowało. Dużo cierpliwości na pewno I, i dużo wszystkiego, ale ogólnie może być to bardzo, bardzo ciekawe. Ok, zróbmy to tak, bo to będzie wyglądało w ten sposób. A tutaj już się, już się woda włamuje. No, może to być naprawdę, naprawdę mega, mega problematyczne. Pójdźmy spać w ogóle, pójdę spać. Mam nadzieję, że jak się prześpię, no to będzie dużo widniej i będzie mi to dużo lepiej robić. Zwłaszcza, że niby pod wodą i tak jest zawsze jasno. Co prawda, ale tak wolę to zrobić w ten sposób. okej okay. czyli tutaj bym to musiało być w ogóle, to tutaj bym musiały być schody już, bo jeśli by były tutaj, to ja bym się nie zmieścił tu, więc tutaj by musiały się już zaczynać schody. Myślę, że jest to do zrobienia. Myślę, że jest to do zrobienia bez żadnego większego problemu. Mm, okej, okay. tylko żebym musiał robić je chyba od razu, więc pójdę tam, zrobić sobie schody, ale prawda jest też taka, że mi, chyba nie starczy mi kobla. Nie starczy mi chyba kobla, bo ten cobblestone. No jednak yy, jednak mam go strasznie mało, taka prawda. Co ja bym mógł zrobić, żeby zdobyć troszeczkę kobla? Mógłbym pójść sobie do kolejnej jakiejś tam kopalni. Może jednak rzeczywiście nie zrobić tego nie, nie robić tego w ten sposób, tak mi się wydaje, że jednak nie, jednak zrezygnuję z tego pomysłu. Znaczy może kiedyś coś tam, ale myślę, że nie teraz i nie to. <laughs> o tak, powiem. Okej, okay, dobra. Mamy coś takiego i ja bym w takim razie zrobił sobie bardzo chętnie taką farmę. Ale niech ona rzeczywiście, niech ona rzeczywiście będzie tutaj. I żebym ja musiał sobie, nie wiem, gdzieś tu, tutaj, tutaj, tutaj. Nie wiem, nie chcę, żebym jakoś musiał specjalnie schodzić. Że ono nie będzie mi bardzo potrzebne. Ja tam pewnie ben, będę bardzo rzadko bywał. Ale tak, tutaj, tutaj i tutaj troszeczkę za nisko. Myślę, że tutaj mogłoby być wejście do niej. I tutaj by były już drzwi, na przykład. Więc, okej, okay, pójdę po drzwi, bo to mi, to mi na pewno ułatwi pracę nad tym. Będę widział, jak to mniej więcej wygląda. Wiem, że to jest głupie, że drzwi i, i że niby od razu mi będzie łatwiej, no jasne. Ale rzeczywiście, naprawdę, ja tak, 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 tak będę czuł, będę się czuł yy, bardziej swoje. Okej. Okay. Yy, a propos, w ogóle, patrzcie, mam tutaj szkło, zapomniałem o tym, ja to sobie powstawiam wszystko. Muszę dokładnie wszystkim trafić, bo jeśli czymś nie trafię, to mi nie starczy po prostu tych. Nie starczy mi szkieł, bo jest wyliczone co do jednego. Tak mi się wydaje, że dobrze, znaczy na pewno jest wyliczone co do jednego. Pytanie, że dobrze wyliczyłem, nie? Mam nadzieję. Mm -hmm. Ciach i pięknie. Raz, dwa i trzy. Cudownie, mamy wszystkie okna. Czyli nasz domek jest właściwie skończony. Możemy wykreślić kolejne zadanie. Ja sobie tutaj ten. Mm, tutaj jest bold. Em... Smallreach, czekajcie, gdzie to jest? <noise> gdzieś było, żebym sobie zrobił. Gdzieś było, żebym sobie zrobił domek, ale nie widzę tego w tym momencie. Mm. Nie wiem, w sumie. Nieważne, to jest chyba. Nie, w takim razie chrząć to. Nie widzę tego, więc, więc chrząć. Okej! Okay. Więc lecmy sobie tutaj i zróbmy sobie te farmę trzciny. Jak już ją sobie zrobimy, znaczy ona nie będzie na pewno nie będzie duża, no nie? A może zrobić tak. O, myślę, że to będzie tak. I tutaj. Będzie można sobie zrobić tutaj już coś takiego i to będzie wyglądało w ten sposób. Tutaj jeszcze można zrobić tak. Robimy tu. I tutaj się wchodzi, i tutaj już się bardzo, bardzo fajnie powinno rozejść, tak? Tylko że mm, od tego momentu już musi być zdecydowanie wyższy sufit nawet nie wiem czy nie na 4, ale na 4 to chyba aż nie, nie aż na 4 to mi to się chyba nie przyda aż na 4 okej, okay. więc robimy tak ja to potrzebuję właściwie na 4 szerokości ja nie potrzebuję tego dużego, ja nie chcę robić dużej tej farmy, czy może kiedyś jak ona się rozrośnie to rzeczywiście fajnie było gdyby ona była duża, ale w ogóle automatyczna czy półautomatyczna to też jest pewien, mm, pewien aspekt nie wiem, czy da się zrobić totalnie automatyczną, znaczy na pewno się da, ale ja chyba nie umiem. To było zbyt, zbyt hardcore. Zrobię półautomatyczną, tak że przychodzę, klikam, nie wiem, guzik, czy, czy klikam wajchę i ona się zbiera wtedy. Ym, a nie tak, że się będzie na przykład cyklicznie co 5 minut sama zbierała, bo to wtedy byłaby automatyczna. Jest półautomatyczna w momencie, w którym ja klikam no nie i, i, i to się dzieje. Okej, okay. dobra, no to zrobimy coś takiego. Niech ona będzie troszeczkę długa, bo musi być troszeczkę, troszeczkę długa. Taka prawda. Nie, bo to zobaczcie, tutaj w ogóle mi się nie, nie, nie przyda mi się. Znaczy, nie podoba mi się. Musiałoby być coś takiego. Coś takiego, dokładnie. Więc tutaj oświetlenie było słabe, beznadziejne. Czyli oświetlenie musiało być tylko z jednej strony. W ogóle, to jest ciekawe, czy mi się uda coś takiego osiągnąć, żeby to dobrze wszystko było. Wszystko fajnie rosło w oświetleniu, które jest. Takie słabe, nie? Zobaczymy. A nie, bo w sumie nie. Mógłbym zrobić inaczej. Mógłbym zrobić inaczej. Dobra, to zrobimy inaczej. W sumie o tym nie pomyślałem, żeby tutaj była woda. Bo ja cały czas myślałem, że tutaj będzie trzcina, a woda będzie po środku, ale może być odwrotnie. Tutaj będzie woda, a trzcina może być w środku i będzie fajnie. Czy poszerzenie wtedy tej. tej, tej... A nie, tak kurna, ja nie wiem, czy to, czy to wyjdzie wtedy. Czy ja tutaj chyba mam za mało miejsca, tak mi się wydaje? No na pewno tutaj mam za mało miejsca. Żeby to było półautomatyczne, no bo skoro ja mam piston, którego cholera jasna nie wziąłem oczywiście, więc tam pójdę po to. Nie dość, że jest piston, to musi być jeszcze pewna odległość. Eee, dajcie mi to, dajcie mi to, dajcie mi to. Mm, nie wiem, czy to mi starczy w ogóle. Zobaczymy. Może gdzieś tam jeszcze później wykopię coś takiego. Okej. Okay. Więc to musi być jakieś takie po pierwsze. Musi być mniej więcej na takiej wysokości, i wydaje mi się, że to musi być. Ojoj, nie na takiej właśnie, tylko na takiej wysokości. To musi być kurde. Co jest? Miałeś być tu. O, w ten sposób. Mhm. Dobra, czyli to musi być jeszcze bliżej. Czyli to musi być raz, dwa i dopiero piston. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to tak powinno być. Czyli się, troszeczkę się pośpieszyłem, ale trudno. Przynajmniej powydobywałem żelazo, nie? Znaczy węgiel. Dobra, zróbmy tak. O, bardzo ładnie. Tutaj, tutaj sobie będzie to, i tutaj będzie to. I tak powinno być wszystko. Czy ja nie wiem jak to zrobić generalnie? Hmm, znaczy zobaczymy, czy to będzie działać, ale zobaczymy później. Mm, Okej. Okay. Bo tutaj by to było tak, tak, tak. I teraz pytanie moje brzmi. Hmm, to by nie mogło być w ten sposób, to by nie mogło być w ten sposób, to musi być jeszcze jedno dalej. Hmm, tak na dłuższą metę patrzeć. No jeśli miało być to... Czy można by pójść na łatwiznę albo pójść na... Pójść tak jak to powinno wyglądać, o w ten sposób. Można to zrobić na łatwiznie, a można to zrobić tak jak to powinno rzeczywiście wyglądać i powinno prawidłowo działać. Ok, więc robimy to tutaj, żeby... Cholera w ogóle, tutaj mi się... Tak mi się to rozciągnęło, w ogóle nie spodziewałem się, że to aż tak, ale okej, okay, przynajmniej mam jakieś pomieszczenie i wiem, że i mam jakąś tam przestrzeń do, do, do jakiegoś tam myślenia nie, nad tym, więc jest, jest chyba dobrze, chyba jest dobrze okej, okay, można by było zrobić coś takiego spróbujemy czyli na razie by wyglądało to w ten sposób, na razie coś takiego ja sobie klikam czekajcie i ja sobie kliknę, nie wiem, tutaj przycisk. Ciach. Tutaj będzie. Tutaj będzie przycisk. Może na razie wajchę położymy. Nie, no bo mam, mam tutaj wajchę. I robimy coś takiego. Ciach. I ciach. I generalnie działa. Czy problem polega na tym, że to działa też na drzwi? Ym, to jest złe. Że to działa też na drzwi. Zróbmy to, że to będzie w tym miejscu. Tutaj się to będzie klikało. Skoro to będzie w tym miejscu, to to musi podejść tu. Kurna, spierdzieliłem akcję, um, tu, tu. Czyli to będzie tak i tak. W ten sposób to będzie wyglądało. I teraz sobie weźmiemy tu, to będzie tak. Będzie się klikało i to się będzie pięknie zbierało. Bardzo ładnie, tylko że. Um, trzeba pamiętać o ten, dobra, to będzie tutaj. Szkoda, że mam tylko jednego pistona. Nie pamiętam jak się je do końca robiło, więc na razie nawet nie będę próbował. Um, chodzi o to, że właśnie trzeba pamiętać o tym, że jeśli to będzie tutaj. I teraz ten piston ma być chyba w tym miejscu. Nie, bo on miał być. On był w ogóle tutaj. Tak. O tak był. Okej. Okay. Czyli jeśli on był... on był tak, to tutaj teraz trzeba obok niego postawić następnego pistona, który będzie działał. I to jest to jest największy wyczyn. To jest największy wyczyn. Że trzeba to będzie zrobić tak. Trzeba to będzie zrobić tak, żeby to też działało. I tutaj może być już problem, tutaj może być już problem. A mianowicie, jeśli zrobi się to w ten sposób, to obawiam się, że to nie będzie działało. Zobaczymy, bo może to naprawili i to już działa. No właśnie, to teraz nie działa, to musi być tak. Teraz działa, ale w momencie, w którym jest tak, nie działa. Więc tutaj powinny być. Mogą być dwie sprawy. Może być na przykład coś takiego. Może być coś takiego. To działa wtedy tu. Nie wiem, czy to w ogóle działa w ten sposób. I to jest tak, co cały czas będzie zapalone. To, to, to nie działa tak, jak myślałem, że będzie działało. Przecież to działa tu. Klik jest otwarty. Klik jest zamknięty. Ok, i teraz pytanie: Co w związku z tym? Dobra, teraz jest zamknięty. I ok, i to działa. I teraz pytanie: że co, że to będzie działać też tutaj? Czyli ja na razie mam tylko jednego pistona, więc to nie ma specjalnego znaczenia. Ok, i zobaczmy. Nie, to by musiało być też tu. To by musiało być też tutaj. Ok, czyli. Ciach. I to jest otwarte. I teraz to jest otwarte. I teraz to jest otwarte, nie? Czyli teoretycznie udało mi się osiągnąć to, co chciałem osiągnąć. I teraz zamykam. Dobra, no, chyba to będzie musiało wyglądać w ten sposób. Nie wiem, czy to ogólnie zadziała, yy, bo możliwe, że wcale tak nie zadziała dobrze, jakby się wydawało, że zadziała. Poza tym, no, będzie to wszystko widać, nie? To będzie wszystko widać, znaczy będzie widać, no, większość będzie widać, generalnie. Okej, okay. tutaj można zrobić coś takiego, bo tego nie będzie widać. Tutaj będzie coś takiego, bo tego nie powinno być widać. Tutaj w ogóle będzie przejście, tutaj musi być ściana. oj Nie wiem, czegoś nie skasowałem, nie skasowałem nic. Tutaj mogę w ogóle dodać normalną pochodnię, żeby... Jakby co to tam było światło. Okej, okay, teraz trzeba zrobić takie coś. Takie coś. I teraz tutaj powinny być same pistony, powinny być same pistony. oj się psują te. Mhm. Mm Okej, okay, czyli tutaj będzie coś takiego. Tutaj będą same same te teoretycznie powinny być pistony i tutaj powinno być, widać to. Okej, okay, no to w sumie. W sumie na razie jest okej. Okay. Na razie to jakoś tam działa. Znaczy, nie wiem, no automatyczna farma nawet nie jest pokazane, jak dużo ich ma być, więc tak naprawdę może być tylko jedna ta trzcina. Ale ogólnie chciałem zrobić cały mechanizm, który działa. Ja sobie chyba przypomniałem, jak się robi te. Jak się robi pistony, więc zrobię chociaż dwa, żeby to działało właśnie. Chociaż na, na tych dwóch pistonach. Sprawdźmy w ogóle, bo, bo mi się wydaje, że. Ja wiem jak to się robi, mm, ale mogę się mylić po prostu, więc robi się to tak. Robi się to chyba tak. Robi się to chyba tak. I tak, i tak. Dokładnie, udało się. Spoko. Mogę zrobić więcej pistonów, ale wydaje mi się, że dwa mi stykną. Mm, spoko, czyli wbijamy sobie tutaj, robimy pistona w ten sposób i robimy ciach. I tu, w takim razie. To sobie można, można zrobić tak, no bo to mnie nie interesuje w tym momencie. Tak samo, tak samo to mnie w sumie nie interesuje w tym momencie. Mnie interesuje w tym momencie to, jak to wygląda w tym. jak to wygląda teraz. I tak, tutaj musi być raz i dwa. Tutaj musi być woda. Tutaj musi być dirt Spoko. Ym, więc tak, dercik będzie tu. Ojoj. Dercik będzie tutaj hu hu, hu, hu. Mm -hmm. Tutaj będzie trzcina, sobie rosła. A tam. Ym, dobra, zrobimy tak. Tutaj się będzie wchodziło. Ewentualnie, można tutaj dać pół płytkę. A to będzie sobie leciało tędy. I tędy. Nie wiem, coś takiego. OK, i sprawdźmy, czy to działa. Więc muszę iść na górę. Muszę iść na górę. I na górze. Na górze muszę zgarnąć parę rzeczy. Muszę na pewno zgarnąć tę trzcinę, której tutaj nie ma chyba. Tutaj nie ma. Muszę zgarnąć co na 100%. Muszę zgarnąć tę trzcinę. Gdzie ta trzcina jest? Czy ja ją kurna zgubiłem? A nie, no jest tutaj. Dobra. Już się bałem. Już się bałem normalnie. Okej. Okay. Mm -hmm. Teraz mamy to. Bardzo fajnie. Powinno być wszystko w porządku. To sobie wrzucamy tam. To sobie bardzo ładnie tutaj będzie wyglądało wszystko. I to sobie zrobimy w ogóle. Nie, tutaj to nie, 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 nie musi być tak. Nie wziąłem sobie tego. To, to sobie na pewno zrobię też tu. To sobie zrobię też tak. No Ona sobie może rosnąć, tutaj tego nie może być. Ona to, to sobie może stać tutaj na przykład, nie? Żeby oświetlało, a jednak nie, nie aż tak. Tutaj nie może być, bo to tutaj jest wszystko. Tutaj też to może być strasznie, tu jest ciemno, ale dobra, no trudno. Niechaj tak będzie. Tutaj niech, niech, niechaj. Chociaż nie myślę, że, myślę, że damy to. I teraz sobie tutaj wszystko będzie fajnie spływało, tak? To sobie posadzimy tu. Powinno być bardzo dobrze. To powinno sobie urosnąć. A nie, czekajcie, bo tutaj musi, to musi spaść w tym, bo to musi tutaj spaść. To jest ważne, żeby to tutaj spadło. Tutaj tego nie powinno być dlatego, żeby, ta, żeby tam nic nie wpadało Aha. I to jest GITES Teraz w ogóle sprawdźmy czy to działa Oba te się... ...ściśniają To powinno wszystko wpaść tam Przypłynąć tu, ja to bym sobie tutaj zgarnął I powinno być w miarę dobrze Okej, okay, w ogóle spróbujmy to zrobić troszeczkę inną metodą W sensie, zrobimy, zrobimy coś takiego Zrobię coś takiego i teraz patrzmy Ciach Ciach, ciach. I teraz czekamy na to. Mm, zobaczcie, spadło tu. To jest pewien problem. Ale to i tak można tutaj sobie przyjść i to zobaczyć. No ja miałem zrobić małą taką farmę. Poczekam troszeczkę. Um, aż to się. Aż to się po prostu. aż to urośnie. W momencie, w którym to urośnie, ja sobie, ja sobie sprawdzę, czy to działa mniej więcej. Jeśli działa mniej więcej, no to już to mi wystarczy. Ja sobie skreślam kolejne zadanie zrobione. I teraz zobaczmy sobie następne zadania, bo to już jest prawie zrobione. To już jest prawie zrobione. Eee, to zboże mi coś nie rośnie, to mnie wkurza. Discover Secret, nie wiem co to znaczy Discover Secret. Make all the types of colored wool. Nie mam tutaj pająków już więcej ani owiec, więc to będzie jeden z większych problemów, które tutaj mam zrobić. I chyba tyle jeśli chodzi o moje zadania. Czyli myślę, że w następnym czy jeszcze następnym odcinku byśmy już kończyli tę mapę i zaczynałbym na przykład Beta Survival kolejny. Zobaczymy. Mm -hmm. Czyli tak, lećmy sobie teraz, nie wiem po co, ale tam pozgarniać to wszystko. Znaczy ja mam w ogóle, zrobiłem sobie cały ten magazyn i go nie używam, kompletnie go nie używam. Weźmy to sobie wszystko, tutaj wezmę sobie ze sobą tylko to, co jest mi potrzebne. Czyli w tym momencie na przykład żarcie. No, mieczyk to coś tam. No, takie rzeczy mi chyba nie są potrzebne na razie. Okej, okay, poszedłbym w sumie zebrać sobie te melony. Zawsze więcej więcej żarcia, nie? Drewna chyba nie potrzebuję. E, myślę, że tych zadań ekstra dla, dla prosów nie będę robił, czyli wypadałoby pójść gdzieś na jakiś... na jakiś eksplor, tak? Czy nie wiem, czy znaleźć jakieś spawnery, czyli dobrze było zejść po prostu do kopalni jakiejś. Muszę zejść do jakiejś kopalni. No. Cóż, no cóż, no będę musiał no. No, będę musiał i tyle. Ok, więc we, weźmy sobie jakieś fajne, tutaj, jakieś fajne rzeczy. To sobie mogę wziąć. Myślę, że to mi się może przydać. Myślę, że to mi się może przydać. Myślę, że tu sobie zrobimy jakieś takie narzędzia. Dajcie mi więcej irona. Nie mam więcej irona. Dobra, spoko. Damy radę. Ja się, czy, czy, Ja się teraz przygotowuję generalnie do wyprawy. Ja muszę iść gdzieś w głąb. Ym, znaczy nie będę gdzieś wychodził Gdzieś tam, nie? Że, że... To nie będzie tak, że ja muszę Wyjść mhm. Dobra, zgarniamy to i stiki Mogę zgarnąć, chociaż drewno mam Okej, okay, to będzie długa wyprawa Mogę to wziąć ze sobą wszystko Tutaj sobie zrobimy raz, dwa, trzy Więcej nie potrzebuję I okej, okay, teraz robimy sobie sprzęcik Robimy sobie sprzęcik, na pewno robimy sobie ciach I robimy sobie ciach Dokładnie, musimy sobie diamond pickaxa zrobić Mm, czy ja tutaj mam coś jeszcze? Make. Nie, dobra, w tym patrzyłem sobie teraz na. Mm, no, na, na te zadania znowu, ale okej, okay, dobra, lecimy sobie tu. Zrobimy sobie na pewno to. Zrobimy sobie na pewno. Nie, w sumie na razie nic, jeśli chodzi więcej o narzędzia. To sobie zrobimy później, ewentualnie. Mam drewno, więc spoko. Mm, to sobie zrobimy na pewno tak. Zrobimy sobie na pewno tak. I na pewno zrobimy sobie tak, ciach i ciach. Dobra, myślę, że myślę, że to ze sobą też wezmę. Iron może się przydać. Także nie musiał go przytapiać. I okej, okay, to możemy na siebie założyć. I jest zajebiście. Mamy fajną, fajną zbroję, naprawdę genialną. I. Nie rozumiem. Czy ja zrobiłem dwa, czy to mi się zbagowało, czy, czy o co chodzi? Nieważne. Powiedzmy, że ja to już miałem. No chyba ja to już miałem, bo już to sobie kiedyś zrobiłem. I zapomniałem. Dobra, nieważne. Czyli teraz można chyba gdzieś iść. Um, po prostu gdzieś iść. Gdzieś iść na dół, żeby znaleźć te pająki, nie? No muszę znaleźć spawner pająków. Dobra, żarcie mam. Całkiem sporo tego żarcia. Ewentualnie mógłbym sobie zgarnąć jeszcze więcej, nie wiem. Te mięska sobie. Nie motykę kurna, tylko mięska. Tak na wszelki wypadek, no bo mięska wiadomo, że dają mi bardzo dużo mięsa, znaczy bardzo dużo głonu mi zaspokajają. Okej, no to ja wejdę tutaj, no bo gdzie mogę iść? Myślę, że nigdzie nie dopłynę po prostu do tego oceanu. Jedyną moją nadzieją jest po prostu zejście tutaj w dół i poszukanie jakiegoś jakiegoś po prostu w systemu. Więc dobra, schodzimy sobie jak najniżej tam, do tego bedroka co sobie kopałem. Ewentualnie. Ewentualnie gdzieś tutaj bym mógł szukać. No nie wiem, dobra. Schodźmy do bedroka. Może coś tam znajdę. Może coś tam znajdę. Tutaj mamy. To ok, I można sobie kopać. Można sobie na razie kopać. I myślę, że pokopię sobie. Pokopię sobie mniej więcej, tak. Czy, czy ja wiem, czy ja chcę aż tak pokopać? Wydaje mi się, że nie chce mi się czegoś takiego robić. Można zrobić coś innego. Można zrobić coś innego. Tak jak sobie teraz myślę. Jakbym wszedł na samą górę znowu i pokopał po prostu w dół takie schodki bym robił. Tak, żeby. No, żeby po prostu porobić schodki, żebym znalazł miejsce jakiś cave system, bo mi nie chodzi o, o kopanie kobla, prawda? Mi chodzi o znalezienie cave systemu hmm, Ciężko przy Bedroku znaleźć cave system, taka prawda, że chyba żaden z nich raczej do, 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 do cave znaczy do Bedroka nie dochodzi, więc myślę, że to by nie miało sensu za bardzo kopanie przy Bedroku w poszukiwaniu cave systemu. Hmm, ok, więc wyjdźmy sobie tutaj. Zajrzyjmy tu może tutaj się coś już zrobiło, nie urosło niestety, jeszcze nie urosło. OK, więc wychodzimy sobie. Albo nie, może być tutaj. Na przykład nie wiem. Będę wejdę sobie, zrobię sobie wejście tutaj i będę kopał i będę sobie kopał tu. Mhm. Mm będę kopał w ten sposób. Będę chodził i będę kopał tak. OK. <laughs> no i spoko. No i kiedyś będę musiał to, mm, będę musiał to zrobić. Takie potrójne. Myślę, że coś takiego. I to w końcu, w końcu mi się uda. W ogóle to ja nie mam tych, nie mam pochodni, ale spokojnie, mogę coś zrobić, nawet nie muszę wychodzić, nie chcę mi się wychodzić, więc, więc zrobię sobie to w ten sposób. Okej, okay, mam nadzieję, że znajdę dzisiaj pająki. Myślę, że to może być ostatni, ostatni odcinek z, z tego cyklu. Zobaczymy. Dajcie łapki w górę, znaczy, nie, nie, może nie łapki w górę nawet. Nawet nie łapki w górę, tylko dajcie komentarze. Bo łapki w górę tutaj, szczerze mówiąc, średnio coś powiedzą w tym przypadku, więc w tym przypadku nawet nie proszę o łapki, tylko proszę o... Jak to się nazywa? Tylko proszę o, o opinię. Więc dajcie znać, czy już uważacie, że powinniśmy zakończyć tę serię i zacząć na przykład właśnie Minecraft Beta Survival Season 3. Czy zakończyć w ogóle z Minecraftem? To dajcie po prostu swoje opinie, żeby żeby było, żebym wiedział po prostu, co wam, co wam leży na sercu, nawet nie co wam leży na sercu, tylko czego wy po prostu chcecie, czego oczekujecie ode mnie, jeśli chodzi o Minecrafta, o tę serie z tego Minecrafta. Ale myślę, że jeśli ją oglądacie do tego momentu, to wątpię, żeby żeby się wam. żeby wam się nie chciało w ogóle Minecrafta oglądać. Ale możecie możecie powiedzieć, możecie powiedzieć. Myślę, że Minecraft Beta Survival na, na becie 1.3 byłby naprawdę zajebisty. Niestety nie, nie znam Waszych opinii, bo w poprzednim odcinku się zapytałem o Wasze opinie na ten temat, na, na temat tej serii, ale jeszcze nie wrzuciłem tamtego odcinka, nagrywam już ten, więc tutaj jest pewien problem, właśnie taki, taki techniczny, powiedzmy, że nie wiem, co Wymyślicie na temat Beta Survival. No i dobra, ciśnijmy sobie dalej, ciśnijmy sobie dalej, może znajdę tutaj w końcu jakiś jakiś cave system, byłoby fajnie Tylko jak na razie, to szczerze mówiąc, cholera, nic, nic nie widać, że, żeby ten cave system miał, być się, miał, miał się tutaj znajdować żadnych, żadnych znaków, o kurde, żelazo Łohoho, łohoho Dobra, żelazo, no to wiadomo, do węgla nie będę wchodził, ale do żelaza, oczywiście, oczywiście Oczywiście, że będę Okej, okay. idziemy jeszcze w dół Myślę, że to, jest, że to jest całkiem niezły sposób na to, żeby znaleźć cokolwiek Tylko pytanie, czy w ogóle, po pierwsze, czy ja w ogóle mogę tutaj coś znaleźć, bo jest taka możliwość, że Że nie dam rady jako Jako właśnie, no, ta mapa, nie, może być tak zrobiona, że nie wiem, w, promieni w promieniu Kurna dwóch mil Nie ma kurna żadnego, żadnego cave systemu, oprócz tamtego spawnera, który kurna zniszczyłem, bo Jakoś nie pomyślałem. Myślałem, że znajdę tutaj jakiś ten, że będą się spawnić tutaj jakieś zwierzaczki czy coś. Co jest? What the fuck? No i fajnie, znalazłbym Cave System. Znalazłbym Cave System, tylko że znalazłem go już wcześniej, więc specjalnie mnie to nie urządza. Ale spoko, bo. Bo to znaczy, że, że, że moja metoda działa, nie? Jest Git jest git, naprawdę jest git, bo to rzeczywiście znaczy, że, że to działa, że jest po co coś takiego robić w ogóle że, że jest, jest na to szansa żeby cokolwiek tutaj znaleźć fajnie, jest złoto, bardzo fajnie bardzo fajnie, złoto też sobie oczywiście wydobędę wydobędziemy sobie złoto pięknie ciach i ciach wchodzimy tutaj pięknie ciuch i kopiemy jeszcze niżej, jeszcze niżej tu hops, 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 hops. Kopię tak wysoko, żebym później, jak wychodził, to że... albo schodził, to żebym nie walił głową w te, w te wszystkie klocki, bo to jest straszne. Się wchodzi i jest takie yep, czołem, i się w ogóle nie da, że schodzi się wolno. To jeszcze to jest takie głupie, budować coś tak, żeby się notorycznie walić w głowę. Bardzo fajny pomysł, naprawdę polecam serdecznie. Kurde. Tutaj to już jest pewien problem, powiem wam. Ciach. Hmm. Oho. Fuck. <laughs> Fucking hell. Fucking hell. Tyle wam powiem. Fucking hell. Nie mam czym tego zrobić. Nie mam ani piachu, ani gravela Ewentualnie mógłbym przejść sobie tędy. Aż do tego momentu, w którym bym mógł zejść jeszcze niżej, nie? na przykład do tamtego momentu czyli bym sobie wszedł tu i tu tutaj bym sobie zrobił tak a tutaj już mógłbym iść jeszcze niżej i myślę że to byłoby w miarę w miarę okej okay. dobra tutaj robimy tak i tak że to już trzeba będzie zniszczyć i tutaj łoch już się przestraszyłem że, że coś mi się skończyło ale w ogóle to nie wiem czy ja bym czy ja nie powinienem używać tego diaksowego nie kilofa, bo w sumie kurna po coś go mam nie, po coś mam ten diaksowy kilof ty kurde, co jest, czy tutaj nie powinno być tak? 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 nie, bo tutaj się właśnie będzie uderzać w głowę czyli to jest dobre, okej, okay, czyli to jest dobre ok. idziemy sobie tutaj, jak mi się skończą te gdy mi się skończą pochodnie, to ja na pewno już zakończę odcinek. I wydaje mi się, że ja tutaj nie mam więcej do roboty. Doszedłem do Bedroka, no dobra. Skoro doszedłem do Bedroka... No to... No to już moja misja dobiegła końca. Raczej już nie znajdę tutaj żadnego cave systemu, no... no raczej nie, taka prawda. Raczej tutaj nic już nie znajdę ciekawego. No mógłbym jeszcze sobie coś tam iść, nie wiem... Jakoś tak, nie wiem, pokopię dookoła. Zobaczymy, może coś tutaj jednak będzie. Ale szczerze wątpię, bardzo, bardzo wątpię Czy mógłbym sobie tutaj pokopać, no na, na tym poziomie, tak? Dobra, będę tutaj kopał w momencie Do momentu, w którym nie będę, będę mógł Iść dalej, nie? Bo Nie będę wchodził wyżej, w sensie na, na, na wyższy poziom Tylko będę Będę śmigał tutaj I to do momentu, co, bo, co będę mógł zbić, to, to będę zbijał, nie? I jeśli nic nie znajdę, no to, to nic nie znajdę Ale takie rzeczy jak, nie wiem, to, jak to tam będę zbijał to to już nie, nie, nie da rady no nie na, na tej zasadzie chcę wszystko zbijać na tym poziomie na, tych, na, na poziomie tych dwóch klocków tutaj okej okay, ojeju nie to jest głupie to jest głupie bo muszę <głoszę> wszystko tutaj robić nie to jest myślałem że to będzie że to się szybciej skończy ale się nie skończy no dobra więc ludzie to było na tyle w tym odcinku proszę was jeszcze raz o to żebyście mi powiedzieli w ogóle to mam wodę i jej nie piję o! Oh. Więc proszę Was jeszcze raz o to, żebyście mi powiedzieli po prostu, co ja mam robić, bo ja nie wiem. Yy, więc dajcie znać, czy chcecie jeszcze jeden odcinek z tej, yy, z tej mapy, czy już na przykład zacząć nową serię z Minecrafta, właśnie Minecraft Beta Survival, sezon 3. Powtarzam, z bety 1.3. Więc dobra, na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie lajka, jeśli film Wam się spodobał i wyraźcie swoją opinię na temat yy, tego, co zrobić z tą serią. Siema!